Współczesny świat żyje w ogromnej sprzeczności pomiędzy nieograniczonymi potrzebami człowieka, a ograniczonymi zasobami, które mogą z tych mogą być dobra i usługi z nich produkowane. Zasoby stają się więc podstawowym pojęciem ekonomicznym, które ekonomia właśnie analizuje, definiuje. Definiuje na użytek całej gospodarki, ponieważ są to wszystkie czynniki, które w gospodarce są obecne, które mogą właśnie służyć wyrobom lub też produkcji usług, czy też wymianie. Natomiast najważniejsze zasoby to są te zasoby, które pozostają w dyspozycji przedsiębiorstwa. Do nich należy kapitał, do nich należą zasoby właśnie rzeczowe, ludzkie jako najważniejsze, często uważane w dzisiejszym świecie. Do tego jeszcze oczywiście zasób informacyjny, wcześniej używany czy nazywany wyłącznie zasobem technologicznym. Natomiast myślę, że warto w tej chwili mówić bardziej o informacji, która jest jednym z najbardziej istotnych w tej chwili oprócz zasobów ludzkich dobrem we współczesnym świecie. Przedsiębiorstwo nie jest właścicielem zasobów, które wykorzystuje, ale jest dysponentem tych zasobów, co oznacza, że może wykorzystywać, może pożyczać na przykład kapitał, tak jak to jest w przypadku kredytów bankowych, wykorzystując do swojej działalności. Na tej podstawie, czyli na podstawie zasobów, czyli tych czynników wytwórczych, które są w dyspozycji przedsiębiorstwa, buduje swój potencjał. Potencjał operacyjny, bieżący i potencjał strategiczny, czyli ten, który służy celom przyszłości, celom realizacji w przyszłości. Zasoby dzielą się na bardzo wiele różnych kategorii. Podstawowy podział, który mamy w ekonomii, dotyczy pracy, ziemi i kapitału. Natomiast do tego jeszcze trzeba podzielić na przykład na zasoby wyczerpywalne i niewyczerpywalne. Warto wspomnieć również o zasobach właśnie naturalnych, które bardzo często są wyczerpywalne, chociaż za takie nie są traktowane. Do tego mamy też podział na zasoby materialne i niematerialne, które w różnych konfiguracjach służą właśnie realizacji celów gospodarczych, gospodarki jako całości, ale przede wszystkim podmiotów gospodarczych.